Cześć i czołem. Wróciłem z Polski. Było rewelacyjnie. Giełda w Toruniu, Jacek Milewski, pozdrawiam. Tak było. Sprzedający, kupujący zadowoleni, sporo rozmów. Chłopaki, którzy się tam ze mną ugadywali z dwóch bendów na rozmowy, no skontaktujcie się ze mną, bo nijak nie mogę was znaleźć na Facebooku. Giełda w Zielonej Górze też tak. Było fajnie. Dzięki wszystkim za przybycie, za zabawę, kupowanie, sprzedawanie, słuchanie muzyki, tańce wygłupi, hulanki swawole. Dzięki wszystkim za pomoc, wsparcie, za dobre słowo. Dzięki Tomek, dzięki Arek, dzięki Marcin, dzięki Jurek. Dzięki wam wszystkim. Natka, dzięki. To tak wstęp, tytułem wstępu. Czasami tak bywa, że nie wie, co się ma, dopóki się ktoś nie zjawi taki, kto powie, co łączy ten zespół z tym zespołem, czyli Hawklords i Pilot i zespół Hawkwind. No to powiedzmy sobie, po rozpadzie zespołu Hawkwind, Robert Calvert założył Hawklord zresztą zespołu i ni cholery nie wiedziałem, że to cokolwiek ma wspólnego z Hawkwindem. A co ma to wspólnego z zespołem Pilot? No że klawiszowiec tego dołączył tu, więc to z tym plus Hawkwind daje Hawklord i w sumie polecam się zapoznaniem z zespołem Hawklord, tak samo z zespołem Pilot, Second Fly, Hawklord, rozumiem, taki tytuł. A przepraszam, nie, tytuł tej płyty 25 Years On. Polecam, to i to, naprawdę dwie dobre płyty. Ta jest tak średnio dobra w porównaniu do tej, ale tak czy siak warto sobie po zespół Pilot sięgnąć. Oczywiście obie płyty dostępne na winylowo.com. No i to by było dzisiaj na tyle, tak króciutko. Zapraszam w grudniu na kolejną giełdę winylową. My się będziemy widzieć prawdopodobnie w październiku w Warszawie na giełdzie, we Wrocku na giełdzie. W Warszawie w październiku, w listopadzie, początek, Wrocek. Powinno tak wypadać. Czołeczka, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.